Jeśli konspira, to znaczy zakładam, że wszystko jest tajne, nazwiska, pseudonimy i tak dalej. I jednym słowem, tak jakbym się czegoś bał. Jakbym się bał swoich poglądów, konfrontacji, przekazania tych poglądów innym. A tu wszystko by było odwrotnie. Takie mam poglądy, mam prawo je wypowiadać. Wasza sprawa, co wy z tym zrobicie. Gotów jestem, no może nie na wielkie represje, ale na jakieś tam umiarkowane represje. Tak, przepraszam, że tak mówię. I w ten sposób potwierdzałby swoją godność, swoją taką ludzkość, że mam do tego prawo. O. Ale to się nie zaczęło od tego, że myśmy to wymyślili, tylko już to te wzorce były. I chociaż to jest teraz niemodne, to one były w Związku Radzieckim. Tylko u dysydentów oczywiście. U ludzi, którzy mieli taką odwagę wtedy wystąpić jawnie przeciwko tamtemu systemowi. To było strasznie takie nas pobudzające, że ktoś ma tę odwagę, że ktoś może wystąpić jawnie, na przykład pójść na Plac Czerwony i zaprotestować przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. To była po prostu szaleńcza odwaga. Jawnie, nie pod pseudonimem, tylko jawnie, ja, że wydawali kronikę bieżących wydarzeń, czyli coś rodzaj podziemnej, ten, gdzie podpisywali się z nazwiska. Więc to były pewne wzorce, które zobowiązywały, że jeżeli chcesz, to ktoś już ci dał przykład. Jeżeli chcesz być prawym, to spróbuj, tak jak oni. Więc to było też taka próba kontynuacji. Za każdym razem kontynuacja jest krokiem dalej. Bo na przykład w naszym przypadku myśmy podawali imiona, nazwiska, adresy, telefony. Tam były tylko imiona, nazwiska. Ryzykując to, że potem ktoś przyjdzie i powie, ja przyszedłem im i może weź mi dać w mordę w tym mieszkaniu, bo jest jawne. To, znaczy, to i tak było, tylko że akurat nie dotyczyło to mnie, tylko Haliny Mikołajskiej. Nachodzono ją w sposób brutalny, bo jej adres był dostępny. No ale to było to ryzyko. Więc to była specjalna formuła, nowa, zadokumentowania swojego prawa do wolności, do prawdy. Ja myślę, że jest jeszcze więcej powodów. Napisanie krytycznego tekstu, podpisanie go jest przeciwstawieniem się czemuś, co było taką plagą, znaczy jest przeciwstawienie się anonimowi. Anonim, w którym możesz napisać dowolne paskudztwo i puścić bezkarnie. Jak podpisujesz, to za to, co napisałeś krytycznie, odpowiadasz. Poza tym można zweryfikować to, co napisałeś, prawda? I to natychmiast bardzo podnosi jakość tego, co piszesz. Poza tym budzi. Człowiek, który czyta tekst podpisany, ufa mu bardziej. Dlatego, że wie, że podpisujący odpowiada za to, co napisał. Więc to podpisanie, więc ta jawność tekstu była rzeczą niezwykle ważną. A jeżeli jeszcze się za tym wiązały działania, które też wymagają społecznego zaufania, na przykład pomoc ludziom represjonowanym, czyli zbieranie pieniędzy. No to nie zbierasz pieniędzy anonimowo, tylko firmujesz swoim nazwiskiem, że ci ludzie, którzy zbierają, wykorzystają je zgodnie z celem, który był nadany. Także jest taka bardzo wyraźny związek przyczynowo-skutkowy między jawnością a zaufaniem. Dlatego jawność, żeby nowi ludzie, którzy chcą do nas przyjść i chcą razem z nami pracować, mieli do kogo przyjść. Nie, jeszcze jedno też. Podpisując jawnie robotnika, mówię, mam do tego prawo. To jest moje prawo ludzkie, obywatelskie, jakiekolwiek. Nie będę się chronił, bo w ten sposób jakby potwierdzam, że wy macie prawo mi zakazać. Ja mam prawo, ja to piszę, a wy róbcie z tym, co chcecie. Więc to jest podkreślenie, takie zdobycie sobie chociażby przez swoją deklarację swojego prawa.
przypadku, kiedy jawność doprowadziłaby do poważnych perturbacji nie moich, tylko organizacji, czy w ogóle pozwoliłaby władzy w jakiś sposób zaatakować, manipulować, to my tę jawność, my to chronimy. Ja myślę, że to się trochę wiąże z tym, co z władzą też, z tą późniejszym okresem, w różny sposób. No, mianowicie, są pewne zastrzeżone obszary jawności, również u władzy, coś, co może narazić na niebezpieczeństwo, na przykład sięgnę tak daleko do terroryzmu włącznie, ale to jest oczywiste. Teraz to jest, to nie jest puste pojęcie, ono funkcjonuje w świecie teraz i trzeba pewne rzeczy chronić. Problem jest taki, że trzeba by było teraz w demokracji, w wolności napisać, ten obszar danych jest zastrzeżony, to jest nasza demokratyczna decyzja, że tego nie ujawniamy ze względów bezpieczeństwa, więc to jest jedna rzecz, która jakoś jest chroniona. Prywatność. Też obywatele nie chcieliby, żeby ich dane były powszechnie dostępne. Wystarczy jakieś reguły przyjąć, które gwarantują prawa instytucji do zachowania tam, gdzie nie może, ta jawność byłaby naruszeniem jakiegoś tam prawa, powiedzmy, tajemnicy, czy prawa prywatności i tak dalej. I instytucje często występują o takie ograniczenia, tylko że niestety jest to w ten sposób, że to prawo jest nadużywane bardzo często pod pozorem ochrony prywatności, w ogóle się nie udziela informacji i że to tradycyjna instytucja ma taką tendencję chronienia, nieudzielania informacji na wszelki wypadek, no, tak dalej. I to jest złe. I tutaj w związku z tym niby chcesz racjonalne prawo wprowadzić, a to prawo racjonalne może być nadużywane potem po to, żeby właśnie uniemożliwić dostęp. Tu jest cały problem. Także ja, kiedy pracowaliśmy nad tą ustawą o dostępie do informacji, celowo poszliśmy daleko do przodu, znacznie niż wtedy myślano, żeby pójść w tym obowiązku informacyjnym jak najdalej, bo i tak wiadomo, że instytucje będą się chronić. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, to tak trudno sobie na to wiesz odpowiedzieć. Najpierw tylko potem opowiem jedną historyjkę, a potem, że tam w pewnym urzędzie, tak i nazwa tam nie będzie miała teraz znaczenia, tam była jakaś prośba obywatela, żeby ujawnić jakieś tam, może nie tyle dokumenty, ile ekspertyzy i tak dalej. No i potem się rozpoczęła jakaś duża na ten temat debata, czy ujawnić, nie ujawnić. Były sprawy sądowe, jedna, druga, trzecia. W końcu nawet sąd w pewnym sensie zabezpieczył, że tam w tym zakresie można ujawnić, w tamtym zakresie nie ujawnić. Ale moim zdaniem ta skruka nie warta jest wyprawki. Bo gdyby na początku to ujawniono, to w ogóle by nie było sprawy, to by tam nie było żadnej tajemnicy, to w ogóle to po prostu było niepotrzebne wszystko. Ten cały proces był niepotrzebny, on nie budował zaufania wzajemnego i to była i strata energii i tak dalej. Więc mi się wydaje, że taki element otwartości takiej powinien być jakby z definicji w funkcjonowaniu urzędu. Ja sobie wyobrażałem to w ten sposób naiwnie, że jeżeli mamy wybranego jakiegoś tam burmistrza czy wójta, a to może być każdy urzędnik i minister i tak dalej, to budowa zaufania jest przez kontakt z ludźmi. To jest innej metody nie ma. I prawo nie wystarczy, i reguły. Jeżeli on nie pójdzie do ludzi, nie będzie z nimi rozmawiać i będzie... Wiem, to czas jest to wszystko, ale to jest technicznie do rozegrania jakoś. To on tego zaufania nie zbuduje. Czy to wystarczy? Pewnie nie. No nie wystarczy, ale chociażby ten jeden krok trzeba zrobić. Ja mam problem z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że ten brak zaufania to nie jest sprawa tylko jawności. To jest sprawa niestety także z udziałem mediów wytworzonego takiego dość powszechnego przekonania, że władza to są ci, co się nachapali albo chcą się nachapać. To są ci, co kradną, co oszukują.
przetargi to oczywiście są ustawione i tak dalej. I dlaczego mówię także mediów? Dlatego, że jeżeli gdziekolwiek się pojawia wątek śledztwa w jakiejkolwiek sprawie, to prasa pisze to o tym w tonacji takiej, to się wydarzyło. Nie takie jest podejrzenie, nie prowadzi się śledztwo w sprawie, tylko prawie to się wydarzyło. I jest dość powszechne takie przekonanie, ono tak narasta od tej połowy lat 90., że tak to jest. I jak w związku z tym przywrócić zaufanie? No, i na to nie umiem odpowiedzieć, ale z całą pewnością jawność jest jednym z elementów, ale daleko nie jedynym.